Różnica punktowa na pewno była widoczna i to widać było może na boisku, chociaż Tworków w drugiej połowie zagrał zdecydowanie lepiej. Ja jestem troszkę niezadowolony z takiej postawy, jeśli chodzi o drugą połowę, ale wynik jest odzwierciedleniem tego, że prowadziliśmy grę. Ci chłopcy są przygotowani na to, żeby biegać przez całe 90 minut. Wiadomo, że to jest klasa okręgowa, dlatego w niektórych spotkaniach, tak jak na przykład z Tworkowem, taktycznie ustawiłem drużynę, żeby grali wysokim pressingiem, no i zdało to egzamin. Może w drugiej połowie troszkę im brakło sił, ale mi się wydaje, że bardziej to w głowach jest niż w nogach. Także no, jestem zadowolony. Kadrę mamy taką, posiłkujemy się dużo chłopakami z ligi młodzieżowej. Będą na pewno teraz wchodzić, mamy już dosyć punktów, myślę, że utrzymanie mamy pewne. Będziemy stawiać teraz na dużo na młodzież, która się będzie ogrywała i liczę na to, że w przyszłym sezonie będą wzmocnieniem naszej grupy takiej młodzieżowej.